Zaczynamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i hop! I wystartowali 307 biegaczy i biegaczek na trasie, na historycznej trasie piątki na rynku. Trzymamy kciuki. Za chwilę czołówka. Trójka prowadzących zawodników. Teraz podam nazwiska tej czołówki. Hulewicz, a więc zwycięzca z ubiegłego roku. Patryk Sapata. Maciej Perka. Mateusz Rodewald, Jacek Gwóźdź. To czołówka. Teraz Darek Dobrowolski, o którym wspominałem, mistrz Polski, Kasper Łazarczyk, biegnący najmłodszej kategorii, Darek Panczarek i prowadząca Malwina Misjan Dymek. Rekordzistka trasy. Brawo Jacek, brawo Jacek, dajesz! Kolejni zawodnicy. Jarosław Bartkowski, Rafał Misjan ze Strzelca, Piotr Fister, mówię to za Witek Strzelecki. Adam Musiał też miłośnik naszego biegu. Krzysztof Furmaniak. Paweł Chmara, KBPN to Strzelce. Dymowski Krzysztof, sami swoi. Toboń Mateusz Krzewicza. Zdjęczył Piotr Balinek. Ufura Rafał Poznań. Baryła Kim. Druga kobieta. Zimny Sara jako druga kobieta. Grzegorz Piotruś, Strzelce Krajeńskie. Kolejna grupa biegaczy, już kobiety, już widzę następne. Augustyna Kapińska-Wgorzowa. Sabina Cecik-Balinek. Jakąś reprezentantką Michał Mikołaj Gierłowski. Brawo! Kolega Sten. Komisja Kisokulsko. Ostatnia Kielecka Poznań. Agata Szuta, Kabe Pento. Czesław Zajewo. Kolejczyce, Otonek Kazimierz Gorzów, Karolina Żółkowska Bobrówko, zmęczenie na starcie, brawo! O, mamy kolejną strzelcankę, Urbaniak Marzena, Strzelce Krajeńskie. Grzegorz Ciątkowski, też sponsor biegu. I redaktor Gazety Lubuskiej Zbigniew Borek, brawo! Wypoczyńska Edyta. Wiecie,
Lewandowski Rafał, Kadej Bento. Stefański Grzegorz Deszno. Starczyk Gminy Adam Stowski, brawo. No Antonio Starczyk, Dobrowolska Iwona. I nasz burmistrz Mateusz Feder. No musi, no ja. Borkowski Krzysztof, Gorzów Wielkopolski. Lejda Agnieszka Mocydła, biegacze Józefa Noi. Borkowska Małgorzata, Augustynia Małgorzata. Ta duża grupa biegaczy, żeby się to zwiększać. Edmund Kuś, jeden ze starszych kategorii. Tutaj samotny. Nie, Skorzowa i dobrze kojarzę. No, to jest Smolik Marian, weterynaria Manhattan. I tutaj mamy przedstawiciela gospodarza Uchura Bartosz Kabetenko. 4 minuty, nie dostałem. Wybacz Piotr Szczęsny-Kajeńskie. Oto Izabela. Wiesław Małecki. Gorzów Wielkopolski. 48 rocznik. Upowicz Joanna. Moroz Justyna. Wesołowska Anna. Szymańska Aleksandra. Kolejni zawodnicy. Bobrysko tu się zbliża. Robo tutaj, Chorba tutaj, Aldona Jarosław-Szegłowska, Zeszczelec. Jest Adam Król, Zegre Zaszut, grupa dzieci, KDP, to Marta i Magdalena. Berlinski Andrzej, Zoszut Paweł. Czytasz Alicja, Zeszczelec. Obliczek Jarzyna, Boży Wielkopolski. Rafunder Marek ze Strzelec. Piątek Magdalena, Piątek Tadeusz. Jedzie Dariusz i Dunaj Piotr. Kolejna duża ekipa Pęta się zbliża. Alina Frara, Sebastian Wołowiec, Jacek Dubel. Strada na nogach, ale dalej udają radę. I biegnie po raz piąty z nami Józef Wrona. Wielkie brawa dla pana Józefa. O 5 lat z nami biega. Wielkie brawa. 38 rocznik. 38 rocznik. Męczeni na starcie się zbliżają. Zmęczeni na starcie i pani Michała Magdalena, Zabieg Gniewa. Terka Krzysztof, Terka Monika. Teraz grupna pani Kowalewska. O, zbliża się pierwszy zawodnik, bo widać już samochód, który właśnie skręcił ulicę Ludową. Także zaraz pojawi się pierwszy zawodnik naszego biegu. A tu dalej biegną biegacze. Monika Gołębiecka, Michał Kulewicz leci pierwszy. Po raz, Michał Kulewicz po raz trzeci zbiega się. Po raz trzeci, prawdopodobnie po raz trzeci zdobędzie tytuł mistrza strzelec kajewskich w biegu ulicznym na 5 km. Michał Kulewicz. Czas, już mamy 16:30, myślę, że to będzie jego najlepszy czas. 16:35, Michał Kulewicz po raz trzeci zdobywa tytuł mistrza strzelec w biegu ulicznym. Michał Kulewicz. Brawo Ania Jura tutaj, strzelce kajewskie. Drugie miejsce, biega drugi zawodnik naszego biegu. Już patrzymy, 126 numer. Terka Maciej Dresdenko, AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Trzeci leci Mateusz Rodewald. Już jest bardzo blisko do podium. Już go raczej nikt nie dogoni. I mamy już pierwsze miejsce Michał Kulewicz. Drugie miejsce Terka Maciej. Trzecie miejsce Rodewald. Rodewald Mateusz Wronki.
Czwarte miejsce. Czwarte miejsce zajmuje Landowski Mateusz i piąte Sabata Patryk z Rezdenka. Szóste miejsce. Wóź Jacek Brzezdańka, a mamy tutaj biegacza ze Strzelec, Kasper Łazarczyk, najmłodszy do kategorii wiekowej do lat 20. To bardzo obiecujący biegacz, który 16-letni biegacz, także brawa dla niego, pierwszy Strzelcami na mecie. Kolejny zawodnik numer 8, Dariusz Dobrowolski z Brzezdańka. Były mistrz Polski na 700 metrów. Pierwsza kobieta, mistrza Malwina, po raz trzeci zdobywa tytuł mistrzyni Strzelec-Kalieckich w biegu ulicznym. Gratulacje! Kanczarek. Miejsce 9, Dariusz Kanczarek. Najlepszy nasz nauczyciel tutaj na tych biegach zawsze. Miejsce 9, Open. Teraz duża grupa zawodników. Jest Jacek Maszukiewicz, miejsce 12, bardzo dobry czas. I tutaj ostatni zawodnicy. Z 13 Radolski Grzegorz, 14 Papicki Michał, 15 Kuraszkiewicz Dawid, 17 Litwin Rafał, 21 edycji piątki na rynku. Dwóch teraz przed nami, Michał Andru i Dariusz Tajgłowski. I jest też Radek Bartkowski, jeden z naszych sponsorów, a także jest pierwszy Kaba Pętowicz, Piotr Christel. Tutaj wielkie ściganie odmawia. I tutaj miejsce Łukasz Piczak z Dresdenka, Trzymateczka dokładnie. Tutaj mamy Adama Musiała. Jest 32 Open, na pewno w tej kategorii pierwszy, bo to jest już młody rocznik, 40-letni. Musiał Adam. Policji Bartosz. Jeszcze przydaje, jeszcze uważamy, Gratulacje. 15 osób na to. To nie ja przyspieszyłem, tylko oni po prostu. To 46, przepraszam. Tomasz Ewa. Tutaj do roku wiosnie Paweł Kmara, klub Jelasa Pęto. Drugi z Pętowiczów już na mecie. Raz 20-30. I kolejni zawodnicy. Lewandowski. Piotr Kuchta, Robert Wojciechowski, Mateusz Szpiczak, Radosław Niezburała. Paweł Polichnowski, Krzysztof Dymowski, Piotr Dzięcio, i kolejni zawodnicy, Robert Mucha ze Zdenka, Mateusz Soboń-Przebicz, Sara Zimny, Strzelce Krajeńskie, Katarzyna Pieńko-Pełczyce, Krzysztof Furmaniak, Strzelce Krajeńskie. 21-31. Czas. Mariusz Zalewski, Strzelce. Agnieszka Augustynia, tu Gorzów. Bartosz Rajkowski. Dariusz Pieńko, Marek Królak, Daniel Wasilewski, Strzelce, Jarosław Baryła, Gorzów, Dariusz Michalski, Gorzów,
Sabina Stechnik, Barlinek, Piotr Gajdo, Strzelce, Jakub Kamiński, Sokulsko, Sim Wojciech Zezdenko, Iwona Kunik, Gorzów, Daniel Murmyło, Strzelce, Kasper Grafunder, Strzelce, Robert Ligbia, Drezdenko, Jarosław Jerzy, Niegosław, Aborskiewicz, Przebić, Patryk, nie nadążam już, Wojtysiak, Bobrówko, Stanisław Domagała, Drezdenko, Oktawia Chmielewska, Poznań. Agata Szuca, Strzelce, Łukasz Stuba, Stubę, Drezdenko, Benedykt Twardosz, Strzelce, Teresa Oleszczuk, Barlinek, Mikołaj Bierłowski, Czesław Działek, Stare Polichno, Przemysław Kliwa, Gościn, Joanna Środkowska, Gorzów, Rafał Górnicki, Drezdenko, Tomek Kniewski, Drezdenko, Barbara Jeleniewska, Gorzów. O, już ciężko mi nadążyć. Proszę, przechodzimy biegaczy, proszę, przechodzimy dalej. Proszę o przechodzenie dalej, tak? Jest cały bieg jest kamerowany, także nie zasłaniamy. Dajmy możliwość każdemu uwieźć swoją sylwetkę. Tu finiszuje się o każdą pozycję. Sportowa walka, zakrętość, pojedynki biegowe. 276 biegaczy. Bartosz Augustyniak, Karolina Ziółkowska, Bobrówko, Andrzej Sakarczuk, Drezdenko, Zbigniew Borek, Gość Polski, Grzegorz Świątkowski, Strzelce Krajeńskie, Mariusz Januchowski, Stare Kurowce, Kinga Sudoblak, Siekierczyn i Krzysztof Sudoblak, Siekierczyn. Kazimierz Okonek, Gorzów. Ale finisz. Nieprawdopodobny. Sebastian Dukaczewski, Drezdenko. Paweł Gula, Bieżnik. Bartek Lamia, Krzyż. Michał Sopielewski, Strzelce. Bartosz Czerwik, Strzelce. Jarosław Biniasz, Roxana Kupel, Gorzów. Dariusz Koza, Drezdenko. Tanna Bartkowska-Lechnowicz, Strzelce. Filip Stokowski, Strzelce. Tomasz Górniak, Strzelce Krajeńskie. Mateusz Feder, Strzelce Krajeńskie. Tomasz Badora, Drezdenko. Marzena Urbaniak, Strzelce. Rafał Lewandowski, Strzelce. Magdalena Demel-Wieczorek, Lubor. Małgorzata Domina, Drezdenko. Grzegorz Stefański, Deszno. Iwona Dobrowolska dobiegnie. Adam Skocki, Strzelce. Irena Majłowska, Gorzów Wielkopolski. Kamil Pikuła, Stare Bielice. Dominika Pikuła, Drezdenko. Maciek Grzegorzek, Drezdenko. Adam Kulczycki, Strzelce. Walka o każdą sekundę, każde miejsce. To Sławomir Rybski, Strzelce Krajeńskie, Agnieszka Klejda, Moczyna. Tu 70 zawodników już na mecie, a biegnie przez 112 osób. Oczywiście ta liczba się cały czas zmniejsza. Bartosz Uchura, Marek Gajdo, Strzelce, Krzysztof Kuchała, Strzelce. Małgorzata Augustyniak, Monika Dolińska, Strzelce, Maciej Cyrka, Strzelce, Marcin Usiatyński, Marwice i tutaj trójka finiszująca. To Marta Turczyk,
Magdalena Masłowska i Piotr Turek z Gorzowa Kipełczyk. I finiszuje Sebastian Haszczyk z Strzelce. I cała grupa biegaczy, KB Pento, Magdalena Małecka, Marta Wojtysiak, Marta Kozłowska, klub KB Pento, Przemysław Gala, Prezydenko, Monika Zaleska-Gorzów, Iweta Czaińska z Strzelce, Krzysztof Borkowski-Gorzów, Agnieszka Grzelak, Prezydenko, Marian Smolik, Gorzów Wielkopolski, Mateusz Dębski, Krystyna Moroz, Prezydenko, Włodzimierz Kielgo, Prezydenko, Kamil Michalski, Strzelce, Zbigniew Nawet, Strzelce, Agata Korsak, Wiktoria Szybkowska z Strzelca, Aleksandra Szymańska, Erwund Kuś, Strzelce, Kaj Tomka. Witam serdecznie. Aleksandra Zek, Strzelce Krajeńskie, Izabela Orgun, Gorzów, Małgorzata Borkowska, Strzelce, Jadna Kuchowicz, Anna Wesołowska, Magdalena Piątek, Kamienic. Przechodzimy dalej. Justyna Wojcza, Grezdenko, Aldona Sajdowska, Strzelce. Parczuk. Proszę Państwa, ja nie znam tych biegaczy wszystkich, bo teraz mi podpowiada i staram się zdążyć czytać. Chciałbym wszystkich znać imienia, nazwiska. Byłoby pewnie szybciej i łatwiej, ale... Dobra, weryfikacja przez czujnik. Ania Techła, Gorzów Wielkopolski. Marta Mikołajczuk, Gorzów. Grażyna Owiczek, Gorzów. Anna Graś, Drezdenko. Andrzej Berliński, Drezdenko. Franciszek Czekajło, Drezdenko. Edyta Małkowska, Lińsko. Piotr Zybek, Strzelce. Monika Terka, Strzelce. Katarzyna Furmaniak, Strzelce. Kamila Szurmiej, Ośno Lubuskie. Tadeusz Piątek, Strzelce. To jest mój sąsiad. Sąsiednie, gratuluję Ci serdecznie. Łukasz Korbot, Strzelce. Krzysztof Terka, Drezdenko. Dariusz Niedźwiedź, Strzelce. Alicja Sitarz, Strzelce. Olga Cymniańska, Strzelce. Piotr Dunaj, Strzelce. Przechodzimy dalej. Jan Deczkowski, Strzelce. Ja mogę? To już wyniki powyżej 30 minut, czyli to jest około 5 minut na kilometr. Kaszmarczyk, Jerzy Drezdenko. Jerzy Kaczmarczyk, Drezdenko, Alina Pulara, Strzelce, Jacek Duber, Strzelce. Mieszko, biegnij! Zdzisława Furmaniak, Strzelce Krajeńskie. Dawid Zieliński, Gorzów. Agnieszka Krzyszewska, Kraków. Małgorzata Morska, Kraków. Jolanta Jamut, Drezdenko. Adam Kurz, Strzelce. Marcin Będzin, Strzelce. Elżbieta Michalewicz, Gorzów. Tomasz Michalewicz, Gorzów. Małgorzata Wasza, Gorzów. Magdalena Michalak dobiegnie. I Józef Wrona na mecie. Józef, serdeczne gratulacje. Jesteś naszym uczestnikiem od początku. Jak forma, powiedz mi, ja dopiero teraz wspomniałem, że nasza sportowa znajomość od lat, bo w 1984 roku razem startowaliśmy w triatlonie kierskim. W tym roku jest jubileusz. Nie wiem, czy tam będziesz, po prostu się ciepła. To dzisiaj ci gratuluję. Dziękuję. To prawda, ale to było pół wieku temu. Dzisiaj już nie jestem.
ale mogę powiedzieć, dużo znana do organizatorów, świetnie przygotowana trasa. Dziękuję. Dziękuję Ci jeszcze bardzo. Dziękuję Ci za wierność, jesteś z nami od 5 lat. Gratulacje. Józef Wrona, 38 rocznik, wielka forma, a tu Karolina Frankowska-Gorzów, Milena Zosiuk-Gorzów, Sandra Kwiatkowska-Gorzów. Następni zawodnicy to Joanna Kazimierczak-Gorzów, Grzegorz Zięba, również Gorzów, Edyta Olechna, Wilkrut, Marzena Chudzińska, Stwierzyna, Marek Grafunder, Strzelce Krajeńskie. Oddechu nie mogę złapać, nie? A ja zdjęcia chcę, no. Bardzo proszę, słuchajcie moi drodzy, przejdźmy troszeczkę dalej, do tyłu. I grupa zawodniczek, brawo, Karolina Szperkot-Ścianka, Sylwia Kowalewska, Strzelce Krajeńskie, Karolina Majewska, Strzelce, Magdalena Karpuszak-Ścianka, Marta Drzymała-Dezdenko, Beata Garbo, Strzelce Krajeńskie, Daria Wojciechowska, Strzelce, Eugeniusz Skiba-Gorzów, Wielkopolski. Monika Gołębiewska, Strzelce Krajeńskie. Tomasz Więckowski, Strzelce Krajeńskie. Katarzyna Kowalicka, Strzelce. I ostatni zawodników, a dla mnie akurat znajoma Sylwetka, bo tutaj kontuzja. Akurat zbieżność nazwisk Wójtem Wiesław Małecki, trzykrotny rekordzista Polski w latach 60. Ale ambitnie kończy. Ja tylko powiem, że każdy uczestnik może dodrukować sobie paragon ze swoim wynikiem w biurze zawodów. Zapraszam wszystkich do drukowania paragonów z czasem. W biurze zawodów jest urządzenie do drukowania paragonów. Nie, to nie był ostatni zawodnik, to po prostu była sekuracja. Pan Wiesław po prostu upadł i dlatego był asekurowany i skończył. Pierwszą i tutaj taką sentencję od razu odczytam, odczyna mi pamięci. Odczyna mi pamięci taka sentencja, czego wyrazem to była ta ambitna postawa pana Wieśka, a wypowiedział ją słynny Martin Luther King. Nie umiesz, jeśli nie umiesz latać, biegaj. Nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, ciągaj się, ale bez względu na wszystko, posuwaj się do przodu. Zapraszam wszystkich serdecznie na poczęstunek tutaj do poszerzeń generacyjnej. Przedsiębiorca tutaj lokalny, sołtys Tuczna, pan Borkowski przygotował pyszną grochóweczkę dla każdego biegacza. Także zapraszam tutaj do zielonych namiotów na pyszną grochówkę pana Borkowskiego, sołtysa Tuczną. Na mecie już są z nami również Anna Jurek z Oszczelskiej, Zwierzyna Mirosewicz z Gorzowa, Sylwia Pospieszała z Rzeźbęka. Nie wiem, co widziałeś. Jeszcze 7 osób.
Jeszcze widzimy zawodników na ostatniej prostej. Kibicujemy oczywiście wszystkim. Katarzyna Antonowicz, Drezdenko, Joanna Cytryna Korpalska, strzelce krajeńskie. Ja jeszcze nie zdążyłam pogratulować mamie, no. I jeszcze finisz grupy zawodniczek i zawodników. Trójka przewodnikiem, osoba, czyli osoba niedowidząca. Brawa! Biegnące. To jest Bogusław Majewski, Gorzów, w asekuracji Agaty Grabas, Krzyż Wielkopolski.